Yo, cześć siemaneczko, ja jestem Elvisu, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale Scraft MC, czyli najlepszego serwera Skyblock w Polsce. I moi drodzy, to co ja znalazłem to jest po prostu jakiś żartek, po prostu raz nie wierzę co na mojej wyspie się znajduje, ponieważ serio, na mojej wyspie, która jest po prostu normalnie zwykłym skyblockiem, na którym po prostu pod nami nie ma nic, tylko jest kurde, wiecie, po prostu otchłań, jest jaskinia, którą ktoś musiał zbudować. I teraz po prostu moi drodzy, spójrzcie na to, co się znajduje tutaj. Jakby ja widziałem, że tak ktoś powstaje wcześniej, moi drodzy, ale wyjaśnijcie mi, kurde, jakim cudem to jest aż takie zaawansowane i kto jest tego autorem. Ponieważ tutaj serio sobie po prostu wchodząc, moi drodzy, pod moją wyspę, widzimy normalnie, że ktoś, tylko teraz sobie potrzebuję od widzów info, kto postawił coś takiego, kurde. No bo powiedzcie mi, czy to jest normalne, żeby normalnie na skyblocku była totalnie podziemna jaskinia. Szczerze, czegoś takiego jeszcze nie widziałem na skyblocku, więc po prostu powinno teraz tyle, po prostu teraz na samym starcie nawet ten kanał subujcie, bądźcie na bieżąco, wbijajcie na Craft MC, zaraz sobie jakoś teraz polecimy dalej i zobaczymy jak to wygląda, ponieważ to jest moja taka pierwsza reakcja, bo ja tu nie byłem jeszcze wcześniej, a kurde, już sam start wyglądał bardzo intrygująco, więc warto byłoby wam to po prostu pokazać, co nie? Tylko sobie spójrzcie, co jest tutaj dalej? Nie! Nie! To jest serio takie duże, co jest? Wy ty fy! Co jest? Ej, to jest serio, moi drodzy, olbrzymie. To jest jakaś chata w ogóle. Ej, no wy, ty, wy w ogóle. Czy wy to widzicie? Jakie to jest duże? Myślałem, że to będzie tylko i wyłącznie, moi drodzy, jakiś zwykły tunel. Już miałem taki, okej, spoko, co nie? Ale teraz to jestem w szoku. Spójrzcie, że ktoś naprawdę, nawet nie mam pojęcia, to więc teraz potrzebuję teraz informacji. Widzowie, który z was to był, kurde? Ktoś tu się normalnie mi na wyspę włamał, kurde, ktoś postawił, więc grubo. Ale naprawdę, zobaczcie, że to jest normalnie. Wow! I ta chata taka, kurde, taka góralska, będę powiedział, co nie? Ale spójrzcie, jaka to jaskinia jest olbrzymia. Co jak to, moi drodzy? Ale ta jaskinia jest naprawdę olbrzymich rozmiarów. Jakby tutaj można było mówić wiele rzeczy, ale naprawdę ktoś się mega postarał z tym, żeby zrobić to po prostu taką kopułę, która dosłownie wygląda jak zwykła jaskinia w Minecrafcie. To jeszcze jest na jakimś skyblocku, kurde, więc rozmawiam takie tutaj ptanko. Co jest w samym środku tej chaty? Nie wiem, czego jestem też mógł ciekawy, co to może być w środku. O kurde, i to jest normalnie pełnowymiarowa chata. No ja w to nie wierzę, moi drodzy. W ogóle to nie wygląda jakieś tajne przejście. Coś może będzie, maybe, maybe. To może być jakieś tajne przejście, moi drodzy, nie wiem, nie wiem. Okej, okay. Pokój do leżenia na kanapie. Oprzejmy sobie, tu jest jakaś kanapa. No jest normalnie kanapa, więc spoko, ale serio, ta chata jest też, kurde, jakaś duża, co nie? To nie jest jakieś, kurde, tutaj małe, co nie? To jest nawet jakieś, widzę, że enchanting na 30 level. To jeszcze jakieś, widzę, że takie nitki leżące. Okej, okay. Widzę, że jest jeszcze magazyn przepalarnia, okej, okay. Spoczko, bardzo fajnie, są jakieś może itemy. Coś tu niby się znajduje. Ale tak generalnie to jest, tutaj są głównie skrytki, znaczy skrzynki, proszę państwa, puste, wiecie? Jakby, tylko widzę, że są jakieś tutaj parę takich cennych itemków, ale tak to stricte, same takie bardziej zwykłe, ale i tak, moi drodzy, no to jak to jest mega imponujący design w ogóle tego wszystkiego, co nie? Czy w ogóle powiecie mi, co tu też widzę, że mam jakąś, kurde, alchemię? Czy to jakieś tutaj może potki, które mógłbym, nie wiem, jakoś tutaj przygarnąć, coś takiego? Byłoby serio spoczko, co nie, gościu? Więc teraz tak, co jest wyżej? Tu jest sypialnia, widzę, okej, okay, bardzo basicowa, ale bardzo fajna to przy okazji, o kurde, jak tu mamy nawet takie szczególiki, co nie? Ej, serio, no jest to, kurde, propsik co najmniej, co nie? Naprawdę jestem właśnie taki, bym powiedział, do sprostowania, coś, jest jakieś może tajne przejście, czy nie? Chyba nie, więc never mind. Okej, okay, czyli to byłoby właśnie tutaj z tego zbytego, moi drodzy, wszystko z tych pokoi, więc teraz sobie tutaj zobaczymy, jak ta cała jaskinia wygląda w ogóle z drugiej strony, czyli od dołu. Jak to wygląda, kurde, po prostu pod wyspą, że ktoś postawił taką olbrzymią jaskinię, że widzę, że jakaś fontanna, kurde. Ej, serio, no, mi się to po prostu, moi drodzy, podoba, co nie? Jakby naprawdę jestem w pozytywnym szoku, jak ktoś to ogarnął. W ogóle tu jest jakiś, teraz widzę, że widz bił, kurde, ej, wait. Tu właśnie widziałem jakiegoś widza, tam normalnie lata, ej, co jest? Nie, ten widz, moi drodzy, nie jest na wyspie, czyli on tego nie budował. To może był Sorex? Moi drodzy, jakby, kurde, no ten widz, no naprawdę on nie jest na mojej wyspie, więc nie było takiej możliwości, żeby on to postawił, więc kurde, I don't know. A teraz, moi drodzy, wait. Jak teraz to wygląda? Mam teraz na sobie elytrę, mam elytrę, więc spoko. Już mam to, widzę, że to trochę użyć, więc dość kiepsko. Trzeba byłoby jakoś coś tutaj odnowić, wiecie, żeby nie było. Okej, więc teraz szybka akcja i lecimy sobie, patrzymy teraz, jak to będzie wyglądało, moi drodzy, od spodu. LOL! Ej, patrzcie, normalnie, co za kopuła! Czekajcie, ładnie, tak sobie teraz wylądujemy. Co jest? Patrzcie, jak to wygląda. Jasny gwint, moi drodzy, co nie? No naprawdę, no comment, to jest w ogóle przy samej barierze, co nie? I naprawdę, naprawdę jest to postarane. W ogóle, czy powiedzcie mi, co to jest za linia? Bo też mi chyba pisał w wiktynie, że postawił metro. Czy serio to jest metro na naszym serwerze? No way, to już powstało. Na naszej wyspie normalnie funkcjonuje metro. Ponieważ wtedy byłem już serio mega zdziwiony, okej? Okay? Też przy okazji, jak tutaj... Aha!
Ej, zaraz to sobie obczajemy, byczki, okej, zaraz sobie to właśnie obczajemy. Ale naprawdę, ta bryła, kurde, no jest potężna, Sonia, naprawdę to jest potężne. Jest to postarane, więc zobaczymy też właśnie to metro, by the way. Bo tam właśnie widziałem, że to wejście powinno być jakoś tam przy lodowcu Abry odbudowanym, z tego co mi się wydaje, z tego co miałem informację. Ale pewności oczywiście nie mam, więc mogę to teraz zrobić, by the way. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. A nie, byczki, tylko w tym miejscu będzie wejście do metra, więc zaraz sobie to też obczajmy. Normalnie, ej, jest metro napisane, ej, co jest? Normalnie jak w Warszawce, co jest, moi drodzy? Mamy tu normalnie takie zejście. Okej, tu jest też widzu. Okej, czy teraz to po prostu sobie zaraz działa? Nie mam pojęcia, moi drodzy, ale w tym momencie sobie wpiszmy sklep, sobie kupmy jakieś drewno i zobaczymy, czy to metro teraz w pełni działa, co nie? No bo w sumie ja bym sobie to zaraz gościu z serii obczaił fest, co nie? Czy to metro jest w pełni sprawne i możemy sobie z niego już tutaj normalnie korzystać, co nie? Dobra, i szczerze, mega fajny pomysł w ogóle też z tym, że ten lód jest tak w tą jedną kratkę, bo to i tak działa. A pamiętam, ile my w ogóle na Milnowicach, moi drodzy, wydaliśmy, kurde, lodu na budowę autostrad, które były szerokie na 5 bloków i było to niepraktyczne. A w tym miejscu to jest takie fajne, oszczędne i jak widać, doskonale działa. Ej, co jest? Co jest, moi drodzy? Ale mocne, widzu, zaraz mi tutaj stoisz, byczku, na drodze, więc proszę się tutaj odsunąć, więc bardzo bym prosił o to. Ej, w sumie to metro jest bardzo krótkie, to no w ogóle wychodzi, powiedzcie mi, ale w sumie zobaczymy zaraz, gdzie wyjdziemy. Ej, ale still, dzięki temu takiemu mega krótkiemu przejazdowi jestem już dosłownie na drugim końcu tej wyspy, więc w sumie, żeby ta linia metra sobie tak poszła bardziej w tamtym kierunku, żeby ona szła właściwie na totalnie inną, wiecie, część wyspy, to byłoby też w ogóle mega spoko, ponieważ wtedy byłaby taka lepsza komunikacja. Ja też, by the way, mi się tutaj mega podoba taki pomysł, żeby zrobić też jakieś w ogóle zejście, żeby można było przejść z górnej części wyspy, moi drodzy. Ej, tu jest akurat jakiś klocek, serio. Żeby można było przejść na naszą dolną część, na której, jak chyba każdy widzi, już wkrótce powstanie serio sporo budynków, bo tutaj generalnie jest naprawdę dużo miejsca, które można by jakoś fajnie użyć. To jakby co, jak stało tutaj, z tego co właśnie tutaj widzę, widzowie, naprawdę ogarnęli masę miejsca, oni właściwie już tą całą tutaj platformę do budowy kończą. To jest w ogóle mocne, że oni to już to serio kończą, kurde. I naprawdę, jak tutaj było to, moi drodzy, serio, może jakoś. Jak pamiętam jeszcze na jakichś moich starych streamach, maksymalnie do tego miejsca było wszystko zrobione. Teraz tu normalnie powstała olbrzymia rzeka, którą sami zrobili, kurde, widzowie. Jakby tak jeszcze szeroka, że teraz w tym miejscu powstaje taki olbrzymi pasek. Więc naprawdę, moi drodzy, jest to imponujące. Ej, co jest, w ogóle to jest tak, szczerze, ta wyspa już zaczyna wyglądać na tak olbrzymią, jakby co jak chcą, moi drodzy. Ale naprawdę, to już jest tyle właściwie budowli, że boi się, że ta wyspa zaraz po prostu jakoś zacznie lagować sobie. No bo spójrzcie, ona naprawdę nie jest mała, w ogóle. Co to jest ta skrzynka? Ty! To są jakieś, widzę, same śmieci, więc trudno. Myślałem, że to jest jakaś, kurde, jakaś tajna baza, jest takiego, ale chyba styl, tak to się wydaje, to jednak to nie jest, więc trudno. Ale okej, jeżeli chodzi o jakieś tutaj też, widzę, że newsy na wyspie, to generalnie się jakoś tutaj mega wiele nie zmieniło, to nie jest właśnie tego, co mi się tutaj wydaje. Tak samo jak Wirtynik Nosto buduje też swoją willę. W ogóle kiedy on nie ma skończył, bo tak szczerze, ono wygląda mega ciekawie. Ja bym sobie zdaje, że jakoś tutaj z chęcią obczaił, co nie? Ale serio, moi drodzy, ten domek, kurde, w jaskini, to jak dla mnie jest taki propsik, że naprawdę szanuję fest, to nie? Jakby serio, szanuję fest za ten pomysł, bo naprawdę, no kurde, kurde, tu jest znowu widzę, w ogóle czemu on ma na głowie krzaka? Jakby, czy ja też mogę sobie wziąć tego krzaka po prostu sobie go założyć na głowę? No bo tak w sumie, to wygląda dość spoczko. Jakbyś miał taką, kurde, donicę na łbie. Więc zaraz też to zobaczymy, ale naprawdę, ta jaskinia, kurde, na skyblocku. No to oryginalnie, oryginalnie, więc wait. Ej, to działa normalnie, w ogóle spójrzcie na mnie. Elytra i taki dzban na głowie, co nie? No po prostu jakiś żart, w ogóle, czekajcie, to może być jakaś tajna baza? Ej, w sumie, ja nie wiem, czy w ogóle, jak to wygląda tak konstrukcyjnie. Ale styl, jakieś tajne bazy, też się w nim by mogły znajdować, co nie? Więc ewentualnie tam można jakoś tutaj, moi drodzy, luknąć. Czegoś tam nie ma jakoś ukrytego, kurde, wiecie, jakiś tutaj podczas raczej, bo to nic nie było niżej. Ale styl, ten domek, no w sumie jest dość spory. Tutaj byłoby dużo miejsca na jakieś ukryte miejsce, co nie? Czekajcie, czy tu jest sypialnia? To jest sypialnia raczej, więc tu nic nie będzie. Ale kurde, gdzie jest jakiś haczyk? No powiedzcie mi, w którym miejscu może być coś, czego się absolutnie nie spodziewam! O proszę! Łatwo poszło, moi drodzy. Jakoś, kurde, łatwo poszło, co nie? Co nie? Dobra. O kurde, taki serio tutaj ten tu naprawdę. Coś teraz właśnie naprawdę, moi drodzy, odkryłem. Czy mi się tylko wydaje? Czy coś tu jest na końcu? Czy to jest po prostu pusta otchłań? Czekajcie. Zaraz zobaczymy. O nie! To po prostu, moi drodzy, jest fałszywa, po prostu to jest takie miejsce, widzę, że zapomniano, ale still ten taki trapdoor to mnie zmylił fest, ponieważ myślałem przez niego, że tutaj jest jakieś tajne wejście, w którym ktoś kryje swoje itemy. Ej, still, to byłoby genialne, co nie? Żeby w takim miejscu była tajna baza. Ja bym to sobie z chęcią obczaił, co nie? Ale skoro nie ma, to oczywiście nie ma, więc trudno. Więc gdzie jest ten trapdoor, bo go teraz zniszczyłem i on mi zniknął? Jak? Wiecie co? Okej. Mnie tu nie było generalnie, jakby co, więc wychodzimy sobie. W ogóle
Nawet tutaj takie, wiecie, stalaktyty czy tam stalagmity, to też ta historia jak dla mnie spoczko bardzo wygląda. W ogóle powiedzcie mi, co to jest w tym miejscu tam za moim wiertłem taka piwnica? Czy to jest w domu Miss Lampa? Czekajcie, moi drodzy, sekundkę, bo ja to muszę po prostu obczaić, ponieważ tam coś sterowi się wydaje się z takiego ukrytego. Nie wiem, czy to jest jakaś tajna, czy po prostu piwnica, więc my to zaraz jakoś obczaimy. Okej, widzę, że jest dość pusto. Czy to po prostu pewnie będzie u niego w domu piwniczka, co nie? Tak to wygląda na logikę byczki. Zobaczmy, czy jakoś to właśnie obczaimy, czy tak to właśnie jest, jak mi się wydaje. Czy jednak nie? Nie, to jest normalnie, co widzę, kiedyś oficjalnie. Wow! Tu jest normalnie jakaś farma arbuzów, widzę. Okej, myślałem, że to jest po prostu jakaś tajna baza. Jeszcze kurde, myślałem, że ten odcinek odkryje tajną bazę, ale jednak, moi drodzy, nie miałem tyle farta. Więc w tym odcinku będziemy sobie to właśnie kończyli. Wam bardzo dziękuję, moi drodzy, że w ogóle jest taka szansa, że dzisiaj na moim kanale o godzinie 20 będzie stream. Więc właśnie też bardzo gorąco polecam po prostu z dzwonkiem, żeby was nic na moim kanale nie ominąć. Oczywiście przy okazji wam polecam bardzo gorąco follow na Instagramie Elviso Podłogo, na którym macie moje zdjęcia, storki, tam ogólnie macie coś tam z mojego życia, jakieś tam wyjazdy i tam więcej o nie. Więc dziękuję, moi drodzy. A jeżeli chodzi o takie nasze te newsy wyspowe z Craft MC, to byłoby na tyle, więc wtedy właśnie wbijacie na Craft MC, na Skyblocka, grajcie wspólnie z nami, a ja się zaraz z wami, moi drodzy, żegnam i się widzimy najpewniej na dzisiejszym streamie o 20, bo dzisiaj jest sobota, to nagrywam. No i oczywiście na odcinku jutro bądź pojutrze. Więc ćwaneczko, eleczko oraz tak zwykle największe, przeogromne oraz potężne. Yo!